Czasem nasz organizm nie funkcjonuje właściwie. Taki stan nazywamy chorobą. Dziś zastanowimy się nad przyczynami niektórych chorób, ich rozpoznawaniem, właściwym postępowaniem, gdy już jesteśmy chorzy, ale też co robić, aby chorobom zapobiegać. Zapraszam. Zacznijmy od chorób zakaźnych. Ich przyczyną są najczęściej wirusy i bakterie, które możemy określić mianem drobnych ustrojów chorobotwórczych. Są one obecne w naszym otoczeniu i mogą dostawać się do organizmu człowieka wraz z wdychanym powietrzem, z wodą, z pożywieniem, czy przez uszkodzoną skórę. Na choroby wywołane przez bakterie skuteczne są antybiotyki, z kolei na wirusy odpowiednie będą leki przeciwwirusowe. Choroby mogą też powodować niektóre zwierzęta, które nazywamy zwierzętami pasożytniczymi. Niektóre z nich, jak wszy, kleszcze czy pły, przybywają na powierzchni ciała, dlatego nazywamy je pasożytami zewnętrznymi. Inne z kolei, jak glista ludzka czy tasiemiec, wnikają do wnętrza ciała, organizmu żywicielskiego, do jego narządów wewnętrznych i w nich żyją. To pasożyty wewnętrzne. Zarazić się nimi możemy, gdy wraz z pożywieniem do naszego układu pokarmowego dostaną się ich jaja lub formy młodociane, czyli larwy. Pasożyty są bardzo niebezpieczne, gdyż wyrządzają w organizmie żywiciela duże szkody. Wykorzystują go jako źródło pokarmu, zatruwają czy wręcz uszkadzają narządy wewnętrzne. Przyjrzyjmy się niektórym chorobom. Zacznijmy od tych, które przenoszone są drogą oddechową. Oznacza to, że drobne ustroje chorobotwórcze unoszą się w powietrzu, same jednak nie latają, nie mają skrzydeł. Za to potrafią przyczepiać się do mikroskopijnych kropelek wody czy cząstek pyłów. Gdy kichamy czy kaszlemy, z ust i z nosa wydostają się malutkie kropelki śliny zawierające bakterie czy wirusy. Lecą one na odległość kilku metrów i to z ogromną prędkością sięgającą aż 100 km na godzinę. To taka sama prędkość, z jaką jeżdżą samochody po drogach ekspresowych. Jeśli wraz z wdychanym powietrzem bakterie czy wirusy wnikną do dróg oddechowych kolejnej osoby, mogą w niej wywołać chorobę. Tak rozprzestrzeniają się grypa powodowana przez wirusa grypy i angina, choroba wywoływana przez bakterie anginy. Grypie towarzyszy wysoka gorączka, kaszel, silne bóle głowy i mięśni. W także występuje gorączka, a dodatkowo ostry ból gardła utrudniający przełykanie. Aby zapobiegać chorobom przenoszącym drogą oddechową, często myj ręce. Używaj do tego ciepłej wody i mydła. Gdy masz katar, korzystaj z jednorazowych chustyczek do nosa. Gdy kaszlesz lub kichasz, zasłaniaj usta rękawem. Pamiętaj też o częstym wietrzeniu pomieszczeń, w których przebywasz. Istnieją też choroby, które przenoszą się przez uszkodzoną skórę, czyli rany, skaleczenia czy otarcia. Tą drogą do naszego organizmu mogą wnikać bakterie tężca obecne w glebie. Wywołują one chorobę zwaną tężcem, która objawia się bólami głowy, drgawkami i bardzo silnymi skurczami mięśni. Drobne ustroje mogą też wnikać do organizmów w wyniku ugryzienia czy ukąszenia przez zarażone zwierzę. Przykładem mogą tu być bakterie boreliozy, którymi zarazić się można przez ugryzienie kleszcza. Wywołują one chorobę, boreliozę, która początkowo może objawiać się jedynie zaczerwienieniem wokół miejsca ugryzienia, ale z czasem pojawiają się bóle stawów, zaburzenia pracy serca i układu nerwowego. Aby zapobiegać chorobom przenoszonym przez uszkodzoną skórę, drobne rany zawsze przemywaj dużą ilością czystej wody. Na spacer do lasu załóż długie spodnie, bluzę i czapkę. Stosuj preparaty odstraszające owady i kleszcze. Po powrocie ze spaceru, obejrzyj całe ciało sprawdzając, czy przypadkiem nie przyniosłeś na skórze kleszczy. Kolejna grupa chorób to choroby przenoszone drogą pokarmową. Jeśli drobne ustroje wnikną do naszego organizmu wraz z pitą wodą lub z pożywieniem, mamy do czynienia z zatruciem pokarmowym. W ten właśnie sposób możemy zarazić się bakteriami salmonelli wywołującymi salmonellozę groźną chorobę, której objawy to mdłości, wymioty, bóle brzucha i biegunka. Z kolei, gdy zjemy niedogotowane mięso zawierające larwy tasiemca, dostanie się on do naszego jelita cienkiego, gdzie będzie żył i rozwijał się, powodując chorobę tasiemczycę. Objawia się ona bólami u brzucha, mdłościami, utratą wagi czy ogólnym osłabieniem. Ale chorobą przenoszonym drogą pokarmową możemy zapobiegać. Wystarczy nieść przeterminowanych produktów, przechowywać żywność w odpowiedniej temperaturze, nie jeść produktów, które zostały rozmrożone i ponownie zamrożone, rozwijają się w nich niebezpieczne bakterie. Dbać o higienę, przed jedzeniem myć ręce, zawsze też myć spożywane produkty, jak owoce, warzywa, jajka czy mięso. Pamiętaj też o dbaniu o porządek w kuchni. Ale nie jesteśmy bezbronni w obliczu choroby. Nasz organizm umie rozpoznawać, zapamiętywać i zwalczać drobne ustroje chorobotwórcze. Szczepionką możesz nauczyć swój organizm walczyć z wirusami czy bakteriami, z którymi jeszcze nie miał kontaktu. Szczepionki zawierają zmienione drobne ustroje, które po wprowadzeniu do organizmu pobudzają organizm do wytwarzania substancji ochronnych. Dzięki temu, w sytuacji, gdy rzeczywiście napotkamy drobne ustroje chorobotwórcze, na które byliśmy szczepieni, zostaną one zwalczone tak szybko, że nawet nie wystąpią objawy chorobowe. Pierwszą szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej zastosowano już w 1796 roku. Zapamiętaj najważniejsze. Przyczyną chorób zakaźnych są drobne ustroje chorobotwórcze, głównie wirusy i bakterie, a przyczyną chorób pasożytniczych pasodżytnicze zwierzęta. Wirusy grypy i bakterie anginy wnikają do organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Z pożywieniem i wodą do organizmu człowieka mogą się dostać drobne ustroje chorobotwórcze, powodujące zatrucia pokarmowe, a także larwy tasiemców. Przez uszkodzoną skórę do organizmu wnikają bakterie, powodujące tężec i przenoszone przez kleszcze boleriozę. Zapobieganie chorobom zakaźnym i pasożytniczym polega na unikaniu kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi.